latach międzywojennych żydowscy sportowcy ustanowili ponad 30 indywidualnych rekordów Polski. Kilkadziesiąt razy zdobywali mistrzostwa kraju zarówno indywidualnie, jak i drużynowo. Ponad 100 razy reprezentowali Polskę w różnych dyscyplinach w zawodach międzynarodowych, a 7 z nich zostało powołanych do kadry olimpijskiej. Największe i najpopularniejsze kluby żydowskie miały swoje siedziby w Krakowie, Warszawie, Wilnie. Powiązane były często z partiami politycznymi, np. sionistyczne Maccabi, powiązane z lewicowym Bundem Jucznia czy prawicowy żydowski robotniczy klub sportowy. Pierwsze żydowskie stowarzyszenie gimnastyczne powstało jednak w 1896 roku w niedużym Bielsku, obecnie Bielsko-Biała. O sportowym zapale mieszkańców opowiadała Gertruda Dawidowicz, pływaczka z miejscowego klubu Hakoach. Gertruda pierwszy z kilkunastu tytułów mistrzyni Polski zdobyła w wieku 12 lat. Do dziś przy wejściu na pływalnię miejską Panorama w Bielsku stoi rzeźba pływaczki szykującej się do skoku do wody. Pierwowzorem postaci była właśnie Gertruda. Zisza Breitbart, legendarny siłacz, robił karierę na pokazach gołymi rękoma, skręcając żelazne pręty czy łamiąc podkowy. W latach 30. prawdziwą karierę jednak, jak wiemy z powieści Król Szczepana Twardocha, robili bokserzy. Jakub Szafiro, bohater powieści, budził emocje zarówno na ringu, jak i poza nim. Tak samo jak robiący rzeczywistą karierę w tym czasie Szapsel Rotholz, bokser wagi muszej. Szapsel urodzony był w biednej warszawskiej rodzinie w 1913 roku. Walczył w klubie Gwiazda, Stern Warszawa. W ringu niewielu było mu w stanie dorównać. W 1933 roku został pierwszym żydowskim bokserem, który wygrał Mistrzostwa Kraju. Rok później, już jako członek kadry narodowej, pojechał do Budapesztu na Mistrzostwa Europy. Wywalczył brąz. Wyjątkowy Żyd, pisał Nowy Dziennik z Krakowa. Został bohaterem, niezwykłym Żydem. W Poznaniu w 1934 roku podczas meczu Polska-Niemcy jego przeciwnikiem był Werner Spanagel, gwiazda ekipy niemieckiej. Tak o ich pojedynku pisał Przegląd Sportowy. Od razu w pierwszej rundzie Rotholz uzyskuje znaczną przewagę punktową. Początkowo łapie kilka ciosów Niemca, ale potem wykorzystuje luki w gardzie i trafia kilkakrotnie Spanagla w szczękę. Rzuca się w oczy, że ciosy Rotholza nie przemijają bez śladu. Niemiec przyklęka na chwilę, a potem ogranicza się do defensywy. Rotholzowi pot zrasza twarz i zlepia oczy. Obaj słaniają się i pomimo tego nawet na dźwięk gongu nie przestają walczyć. Rozdziela ich sędzia, który za chwilę ogłasza sensacyjne zwycięstwo Rotholza. Ale jeszcze bardziej symboliczna jest walka z 1938 roku. Rozegrana we wrocławskiej hali stulecia parę dni po pogromie Żydów w Niemczech, znanym jako Noc Kryształowa. Rotholz pokonał niemieckiego boksera Nikolausa Obermauera. Kibice wołali: Szapsio, bij Szwaba w swastykę! Kto mógł sobie kiedykolwiek wyobrazić, pisała polskojęzyczna żydowska gazeta, że Żydzi, lud ksiąg, weźmie sobie do serca taki sport jak boks. W 1936 roku Igrzyska Olimpijskie odbywały się w Niemczech. Organizacje żydowskie bojkotowały je, ale Rotholz zdecydował się wziąć w nich udział. Ostatecznie z powodu kontuzji nie wystąpił w Berlinie, ale sam fakt, że zgodził się pojechać do nazistowskich Niemiec, nie został dobrze przyjęty. Po powrocie został usunięty z Żydowskiej Federacji Sportu. Na to nałożył się rosnący w Polsce antysemityzm i mimo kolejnych sukcesów Szapsel Rotholz niespodziewanie zakończył karierę bokserską tuż przed wybuchem wojny. Najpopularniejszym sportem była jednak piłka nożna. W Polsce istniało kilkaset klubów, w tym także kluby żydowskie. Żydowscy piłkarze byli często kluczowymi zawodnikami klubów polskich, tak jak Ludwik Gindel, który zaczynał w Jutrzence, a później kontynuował karierę w Krakowi. To on wymyślił określenie budzącej do dziś emocje rywalizacji między Wisłą a Krakowią Kraków – Święta Wojna. Żydowski element jest też ważny w historii najstarszego klubu stolicy – Polonia Warszawa. Powstała w 1911 roku Polonia na swój stadion na Konwiktorską 6 przeniosła się w roku 1928. I pierwszy mecz rozegrała tam z drużyną Hasmonea Lwów, wygrywając 5-0. Jest jednak nazwisko, które każdy,
nawet jeśli nie interesuje się żydowską piłką nożną, czy piłką nożną w ogóle, powinien w Polsce znać. To Józef Kloc, urodzony 2 stycznia 1900 roku w Krakowie, syn szewca. Ukończył gimnazjum, w wieku 15 lat wstąpił na ochotnika na rok do armii austro-węgierskiej. Później studiował medycynę, w listopadzie 1918 roku przerwał naukę i wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego. W jego szeregach brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Trenował w Jutrzence Kraków, a potem po ślubie z katoliczką w Maccabi Warszawa. To, co nas interesuje najbardziej, to jego występy w pierwszych meczach reprezentacji Polski. W maju 1922 roku w Krakowie przeciwko Węgrom Polska przegrała 0-3 i 2 tygodnie później ze Szwecją w Sztokholmie. Znów przywołam głos dziennikarzy z Przeglądu Sportowego. W 27 minucie Henning, nieatakowany przez nikogo, daje niepotrzebnie piłce klapsa ręką. Karny. Komu powierzyć tę ważną funkcję? Jedynym graczem, który w swojej drużynie bije z dobrym skutkiem jedenastki, był Kloc. Jemu też oddaje kapitan z całym zaufaniem wykonanie rzutu, od którego skuteczności tak wiele zawisło. Kloc z całym spokojem, bez rozpędu, pakuje piłkę w lewy róg pod poprzeczkę. Bramkarz ani drgnął. Mecz skończył się rezultatem 2-1 do Polski. Tak, to żydowski piłkarz Józef Kloc był strzelcem pierwszej bramki w historii Polski. Reprezentacja była nowa, młoda, tak jak nowa i młoda była II Rzeczpospolita i tak jak ona, międzynarodowa. Sam Józef po wybuchu II wojny światowej w 1940 roku, tak jak większość Żydów warszawskich, został zmuszony do przeprowadzenia się do getta. Zginął prawdopodobnie rok później, w wieku 41 lat, rozstrzelany w czasie publicznej egzekucji po łapance. Nie możemy zapomnieć o szachach. To właśnie królewska gra stała się szybko domeną żydowskich zawodników. A dzięki żydowskim mistrzom szachownicy świat zaczął mówić o polskiej szkole szachowej. W 1930 roku podczas olimpiady w Hamburgu reprezentacja Polski zdobyła złoto, a rok później w Pradze srebro. Najbardziej znanym z nich był Akiba Rubinstein, który pomimo antropofobii przez wiele lat uważany był za najwybitniejszego przedstawiciela szachów. Ja jednak więcej chciałam opowiedzieć o Moshe Mendlu Najdorfie. Moshe, urodzony w 1910 roku w dosyć zamożnej rodzinie w Grodzisku Mazowieckim, w szachy zaczął grać ponoć przypadkiem. Jako 14-latek odwiedził kolegę i jego ojciec pokazał mu grę. To była namiętność od pierwszego dotknięcia pionków. Zaniedbywał studia, matka paliła figury i szachownice w kominku. Na szczęście jednak pasja przekonała rodziców i ustąpili wobec talentu. Młody Najdorf bardzo szybko awansował w hierarchii. W 1936 roku został powołany do reprezentacji Polski na Olimpiadę Szachową w Monachium. Odmówił. Nie chciał brać udziału w zawodach firmowanych przez państwo Hitlera. Wezwał go do siebie Kazimierz Piłsudski, brat marszałka, wiceprezes Polskiego Związku Szachowego. Piłsudski. Pan jest Polakiem czy Żydem? Najdorf. Polakiem religii żydowskiej. Piłsudski. Potrzebujemy, by pan wziął udział w rozgrywkach olimpijskich, nie jako Żyd, ale jako Polak. Każdy powinien walczyć o ojczyznę bronią, jaką najlepiej włada. Pojechał. Medal wręczał mu Hans Frank, późniejszy gubernator Polski. W 1939 roku olimpiada szachowa odbywała się w Buenos Aires. Z Najdorfem miała jechać żona i córka, ale w końcu wyruszył sam. Żona zachorowała na grypę i nie chciała podróżować w takim stanie. Mendel Najdorf przyjechał do Argentyny 21 sierpnia 1939 roku. Pola Najder wraz z mężem Marcelim i 8 innymi osobami ukrywali się w bunkrze w Kołomyi. I właśnie tam Pola wyrzeźbiła szachy z drewna kasztanowego. Szachy umilały, zajmowały czas ukrywającym się. Te właśnie szachy przekazał muzeum syn ocalałych, Tomasz Najder. Ale szachiści, którzy w latach 20. i 30. budowali potęgę reprezentacji Polski, nie skończyli grać w 1939 roku. W czasie wojny pod niemiecką okupacją o szachach nie zapomniał też Dawid Przepiórka. Urodzony w 1880 roku w bogatej rodzinie, uznawany był za genialne dziecko. W wieku 12 lat wygrywał z ówczesnym mistrzem. 3 lata później opublikował swoje pierwsze zadania szachowe. Wielokrotnie triumfował w turniejach międzynarodowych.
W styczniu 1940 roku wraz z innymi miłośnikami szachów, około 30 osób, został aresztowany przez gestapo w kawiarni szachowej mieszczącej się w prywatnym mieszkaniu przy ulicy Marszałkowskiej 76. Cała grupa trafiła do aresztu śledczego przy ulicy Daniłowiczowskiej. Tam Przepiórka wygłosił swój ostatni wykład poświęcony końcówkom – Król i Pion przeciwko Królowi. Część aresztowanych szachistów została po kilku dniach wypuszczona. Osoby pochodzenia żydowskiego, w tym Przepiórka, zostały przewiezione do Pawiaka, a potem rozstrzelane w Palmirach. Pamiętacie Rotholca? Żydowskiego boksera, tego, za którym wołano bij Szwaba w swastykę, kiedy wygrywał z zawodnikiem III Rzeszy? Po wybuchu wojny został zmobilizowany, trafił do niewoli radzieckiej, a później do obozu jenieckiego-niemieckiego. Kiedy wrócił do Warszawy, to razem z żoną i dopiero co urodzonym synem przeprowadzili się do getta. I tutaj zaczyna się ciemna karta w historii bohatera. Rotholz przyjął posadę w żydowskiej służbie porządkowej, okrytej złą sławą policji żydowskiej. Relacje na temat jego zachowania w służbie są bardzo różne. Po wybuchu powstania w getcie w 1943 roku Rotholz uciekł na stronę aryjską. Tam ukrywali się Marta, jego żona, zadenuncjowana przez dawną sąsiadkę, która rozpoznała ją na ulicy, została zamordowana. Z kolei kobieta, u której ukrywał się 3-letni syn Rotholza, przestraszona szantażem, również zmuszona była do ucieczki. Sam Rotholz po upadku powstania warszawskiego został aresztowany. W SS-manie, który przemawiał do aresztowanych, rozpoznał swojego dawnego przeciwnika z ringu. Resztę wojny spędził w obozie w Essen, gdzie nie przyznawał się do swojej przeszłości sportowej. Po zakończeniu II wojny światowej życie żydowskie w Polsce powoli zaczęło się odradzać, w tym także życie sportowe. Trudno jednak mówić o jakiejś ekspansji, jeżeli z 3,5-milionowej społeczności przeżyło około 10%. Najbardziej popularny był Związek Robotniczych Klubów Sportowych Gwiazda, działający przede wszystkim na Dolnym Śląsku. Z kolei najbardziej popularnymi sportowcami byli m.in. Szymon Blonder, zawodnik Krakowi, który w 1946 roku zdobył Mistrzostwo Polski w tenisie stołowym. I Nina Glasner, która w tym samym sporcie zdobyła Mistrzostwo Polski w 1947 roku, jako zawodniczka Gwiazdy Wrocław. Z kolei znana nam sprzed wojny Gertruda Dawidowicz też już w 1946 roku znowu została mistrzynią Polski w pływaniu. Ja jednak chciałabym najpierw domknąć losy dwóch postaci, które poznaliśmy jeszcze w latach 30. Szapsel Rotholz, bokser, po wojnie wrócił do Warszawy i odnalazł syna. Rozstanie chłopca z wojenną opiekunką było traumatyczne i dla chłopca, i dla kobiety. Szapsel starał się wrócić do sportu, pracując jakiś czas jako trener bokserski. Jednak ze względu na przynależność do policji w getcie został postawiony przed sądem społecznym, przy Centralnym Komitecie Żydów Polskich. Sąd uznał go winnym, mimo rozbieżnych zeznań. Część uważała, że znęcał się nad swoimi współmieszkańcami w getcie, inni mówili, że im pomagał. Szapsel został obłożony kilkuletnim wykluczeniem ze społeczności. Osamotniony zdecydował się na emigrację. W 1949 roku wyjechał do Belgii, później do Kanady. Jego stosunki z synem nigdy się nie ułożyły dobrze, ten nie mógł wybaczyć mu wojennej historii. Szapsel umarł prawdopodobnie w Montrealu w 1996 roku. Z kolei Mendel Najdorf, szachista, który w 1939 roku jako Mieczysław Najdorf reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata w Buenos Aires, zastany tam przez wojny zdecydował się zostać w Argentynie. Próby sprowadzenia z Polski żony i córki nie powiodły się, cała jego rodzina zginęła podczas II wojny światowej. Sam Najdorf starał się zarabiać na życie, rozgrywając m.in. szybkie symultany. Sam przeciwko kilkudziesięciu innym zawodnikom. Jego specjalnością stały się symultany bez patrzenia na szachownicę. Kilkudziesięciu zawodników przy szachownicach z widownią siedziało w jednym pokoju. Mieczysław Najdorf w drugim, zamknięty, tylko z telefonem i notatnikiem, odbierał przez telefon ruchy innych, a sam podawał przez megafon swoje odpowiedzi. Już w 1944 roku jako Miguel Najdorf występował w reprezentacji Argentyny. Po wojnie znany był jako wielki popularyzator sportu. Do swojej śmierci
ze swadą opowiadał o swoim życiu. Zresztą Gombrowicz, z którym zaprzyjaźnił się podczas pierwszych lat życia w Argentynie, często zarzucał mu fabularyzowanie i ubarwianie tych opowieści. Mieczysław Najdorf, Miguel Najdorf, za szachownicą siadał naprzeciwko takich wielkich tego świata jak Che Guevara, Chruszczow, bracia Castro czy Winston Churchill. Nie zabrakło w PRL-u wybitnych sportowców pochodzenia żydowskiego, z których najbardziej znaną była na pewno pani Irena Kirschenstein-Szewińska. Lekkoatletka, urodzona w 1946 roku w Leningradzie, rok później przyjechała z rodzicami do Warszawy. Jej talent sportowy został dostrzeżony już w szkole podstawowej, chociaż sama mówiła, że do sportu jej nie ciągnęło. Kariera Ireny Kirschenstein trwała bardzo długo. Zdobywała medale olimpijskie na 4 kolejnych igrzyskach. Łącznie zdobyła ich 7, w tym 3 złote. Nie uniknęła jednak antysemityzmu. W 1968 roku, podczas Igrzysk Olimpijskich w Meksyku, zdobyła 2 medale indywidualne, ale upuściła pałeczkę podczas półfinału sztafety. Koleżanki były wściekłe, atakowała ją Telewizja Polska. Urząd Bezpieczeństwa rozpuścił plotkę, że specjalnie to zrobiła, ponieważ była pochodzenia żydowskiego i nie chciała sukcesów reprezentacji Polski. Po tej olimpiadzie kariera pani Ireny trwała nadal zdobywała medale. Po zakończeniu kariery sportowej działała aktywnie w Polskim Związku Lekkiej Atletyki i w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Do końca życia, do 2018 roku, była też związana ze swoim macierzystym klubem z Polonią Warszawa. A dzisiaj, czy można mówić o sporcie żydowskim w Polsce? Na pewno nie w takim wymiarze jak 100 lat temu, ale grupa pasjonatów stara się przywrócić go do życia. W 2014 roku młodzi ludzie związani ze społecznością żydowską reaktywowali Maccabi Warszawa. Dzisiaj to kilkadziesiąt osób trenujących razem w różnych sekcjach. A polska reprezentacja w 2017 roku, pierwszy raz od wojny i od zagłady, brała udział w Makabiadzie, żydowskich igrzyskach olimpijskich. I pierwszy raz od 82 lat przywiozła stamtąd medale. 2 złote i 1 brązowy. Warto jeszcze wspomnieć o Hakoach Będzin. To klub, który w zasadzie nie jest klubem żydowskim. Jest założony przez lokalnych pasjonatów historii jako kontynuacja na pamiątkę społeczności żydowskiej, jako kontynuacja klubu sprzed wojny. Założony w 2019 roku, od 2020 Hakoach Będzin bierze udział w rozgrywkach retroligi i już w pierwszym sezonie zajął tam 3 miejsce. Podczas tego krótkiego, bardzo subiektywnego wyboru starałam przybliżyć się takie postaci polskiego pochodzenia, które wpłynęły na uniwersum sportowe zarówno w Polsce, jak i na świecie. W naszej nowej galerii Dziedzictwo mogą Państwo poznać inne osoby żydowskiego pochodzenia, które wpłynęły na to, jak w tej chwili wygląda na świecie świat biznesu, kultury, sztuki i nauki. Zapraszamy!